proszę teraz o zabranie głosu. Czy mamy jeszcze jakieś zdjęcia? Tak, proszę bardzo, tu są jeszcze. Proszę spojrzeć. Są zdjęcia. To wykonane są zdjęcia przez naszych widać. Mieszkańców. Proszę. Mamy śnieg wszędzie wokół. Tu, gdzie idą rury, wszystko jest podgrzane. To ciepło ucieka, a my za to płacimy jako mieszkańcy. I płacimy coraz więcej. Proszę bardzo. Co to ma być? Tak? Za to się wszystko płaci. Tak samo na ścieżce rowerowej na 3 maja. Szanowni Państwo, ja współczuję tym mieszkańcom domów wielorodzinnych, przede wszystkim na osiedlu Wyszyńskiego, jak oni widzą z okna, jak to ciepło, które jest coraz dla nich droższe, ucieka im przez trawnik, pod oknem. Są szlaczki, zawijasy, dokładnie tam, gdzie idą te rury. I równo rok temu, przy takiej pięknej pogodzie, na tych schodach, apelowałem do miasta, do OPEC-u o szybką, rychłą termomodernizację między innymi tych rur, ponieważ przez straty ciepła idzie więcej opału, więcej tego surowca i mieszkańcy więcej płacą. A po co nam błoto przed blokiem, tak? Po co to podgrzewać? No niestety, wielu komentujących w internecie wyśmiało mnie, że ja, kiedy jest ciepło, to mówię o ogrzewaniu. No właśnie wtedy jest czas na rozkopanie i na wymianę, termomodernizację tych rur. Teraz jest też ostatni dzwonek na to, póki ziemia jest sypka, tak, póki nie jest zamarznięta, żeby to szybko wymienić, uszczelnić, zmodernizować, bo mieszkańców naprawdę nie stać. Jak to jest, że emeryci, mimo dostawania trzynastki, czternastki i różnych dodatków, już teraz wiedzą, że ich nie będzie stać na ogrzewanie? Że ludzie w rozmowach, jak ja rozmawiam na przykład, rozważają wzięcie pożyczki na opał, na ogrzewanie, tak? Również na ogrzewanie w ramach czynszu, czy w Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, czy w ramach ogólnie zabudowy wielorodzinnej. Tragiczna sytuacja oczywiście jest wywołana wieloma czynnikami, ale nie można wszystkiego zrzucać na jedną rzecz. Nie można wszystkiego zrzucić na wojnę, nie można wszystkiego zrzucić na rząd, nie można zrzucić wszystkiego na samorząd i jednostki samorządowe. Wszystkie te czynniki, ze wszystkich tych zaniedbań powstała ta katastrofalna sytuacja. Nie wiem, jak to się potoczy. Mam nadzieję, że surowca energetycznego wystarczy i nie potwierdzą się plotki, które słyszymy od wielu nauczycieli, nie tylko w Siedlcach, na przykład też w Węgrowie, że mają być wprowadzone lekcje zdalne. Prawdopodobnie oficjalnym powodem ma być znowu COVID, ale nieoficjalnym, prawdziwym powodem ma być brak opału. I kiedy będzie mniej niż 17 stopni na plusie, mają wejść lekcje zdalne. My jako mieszkańcy, jako rodzice też chcemy wiedzieć, czego się spodziewać. Czy szkoły będą ogrzewane, czy nie? Czy szpital będzie ogrzany? Czy budynki użyteczności publicznej będą ogrzane? Prokuratura na Brzeskiej w ogóle nie jest ocieplona, tak? Jak tam będą pracować, jeżeli zabraknie opału? To co, system sądowniczy też stanie? Edukacja, ochrona zdrowia? Naprawdę, jeżeli nawet mamy ten surowiec, to trzeba zobaczyć, jak on jest jakościowo. Elektrownia w Jaworznie ma awarię, z uwagi na to, że węgiel z Indonezji sprowadzony, gdzie Polska leży na węglu, a my sprowadzamy z Indonezji, ten węgiel był zanieczyszczony. Był zanieczyszczony metalowymi prętami, był zanieczyszczony skrawkami opon, jakiejś gumy. I to wszystko wpływa niestety i jest awaria, tak? Nasza sieć energetyczna też nie jest na to przygotowana, żeby jakaś elektrownia nagle stanęła, bo jest awaria. Jest nacisk ze strony państwa na spółki zależne, żeby obniżać maksymalnie ceny za energię, no bo to wiadomo, wpływa na elektorat, ale to rodzi brak wpływów potrzebnych do modernizacji tej sieci. Sieć jest przestarzała i co nam grozi w zimę? Może nas zastać brak prądu, nie tylko brak ogrzewania, ale również blackout. A przy blackoucie, no to żadna pandemia, ani ta trochę pompowana co była, ani taka prawdziwa, nie uśmierci tylu ludzi, co blackout, ponieważ to nie tylko zatrzymanie systemów chłodzenia żywności, nie tylko przerwanie łańcuchów dostaw, ale również właśnie brak wody pitnej. Wracając jeszcze do kwestii ogrzewania. Tutaj Państwo komentujący w internecie rok temu śmiali się ze mnie, że jest ciepło, a ja mówię o ogrzewaniu, ale ciepłej wody używamy codziennie. Mam nadzieję, że większość.
I tą ciepłą wodę też coś musi podgrzewać. I te ciepło, z podgrzewania ciepłej wody też ucieka tymi rurami, które są nie wytermomodernizowane. Tak, ja nie jestem specjalistą, my mamy swoich specjalistów, ale chcemy nagłośnić to, po prostu też jako zwykli mieszkańcy. I też niezależnie od poglądów, jak tutaj kolega Artur wspomniał, bo zimno będzie nam wszystkim i biedę klepać będziemy wszyscy. Czy tego chcemy? Ja wolę się nie zgadzać z kimś, ale żebyśmy oboje mieli co do garka włożyć i żeby nasze dzieci miały ciepło i żeby mogły chodzić do szkoły, niż żeby jakaś tam opcja polityczna była ustawiona, a my żebyśmy wspólnie biedę tutaj w Siedlcach klepali. I przypominam, to nie jest tylko wina rządu, nie jest tylko wina wojny, sytuacji geopolitycznej, ale jest to również wina zaniedbań w samorządzie i w jednostkach samorządu, między innymi w PEC-u. Dlaczego w ciągu półtora roku czterokrotnie już wymieniono dyrektora do spraw technicznych, tak? Bo było zarządzanie. Ci pracownicy, którzy tam pracują, naprawdę wiedzą, na czym stoją, czego się spodziewać i nie bez powodu protestują, strajkują. Więc musimy się po prostu chyba jako mieszkańcy zebrać i zrobić nacisk taki na naszą tutaj lokalną władzę, aby coś z tym zrobili. Bo no, ja mogę tylko życzyć ciepłej zimy i jeżeli się nie ogarniemy z tym wszystkim, to dalej będzie taka hulaj dusza, piekła nie ma, a o ile będzie ciepło, to będzie bardzo drogie.